Znakomity wieczór polskich napastników w Lidze Mistrzów. Arkadiusz Milik zdobył dwie bramki dla Napoli w meczu z Dynamem Kijów. Drużyna Polaka zwyciężyła 2-1. Powody do radości miał również Robert Lewandowski, którego Bayern Monachium zwyciężył z FK Rostów 5-0. Jedną bramkę przeciwko wicemistrzom Rosji zdobył kapitan naszej reprezentacji. To nie koniec polskich akcentów w Lidze Mistrzów. Dziś po 20 latach faza grupowa rozgrywek wraca do Polski. Rywalem Legii Warszawa będzie Borussia Dortmund. 20-letni Brytyjczyk Michael Sanford oskarżony o próbę zamachu na Donalda Trumpa stanął przed sądem. Mężczyzna przyznał się do niektórych zarzutów. Prokuratorzy oskarżają go, że podczas wiecu w Las Vegas 18 czerwca, na którym przemawiał Trump, próbował wyrwać broń policjantowi zamiarem oddania strzału w domówcy. Został jednak obezwładniony i aresztowany. Według dokumentów ze śledztwa Sanford miał zeznać, iż przyjechał do Las Vegas z zamiarem zabicia Trumpa. Według matki oskarżonego cierpi on na poważne schorzenia psychiczne i wymaga opieki lekarskiej. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat Polski dotycząca m.in. konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Według wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, mimo pewnych poprawek ze strony polskiego rządu, przedmiotem troski pozostaje skład Trybunału, publikacja jego wyroków oraz weryfikacja prawa. Ryszard Legutko z PiS-u zarzucił Komisji, że ta łamie traktaty unijne, prowadząc wobec Polski procedurę praworządności i uzurpuje sobie trzy funkcje: oskarżyciela, sędziego i egzekutora. Dzisiaj głosowanie w sprawie rezolucji. Do 25 lat więzienia za wyłudzenia VAT to propozycja zmian, którą zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji kodeksu karnego. Projekt zaostrza kary za wystawianie fałszywych faktur. Wprowadza artykuł, zgodnie z którym kto podrabia lub przerabia fakturę w zakresie wysokości należności albo takiej faktury jako autentycznej używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeśli wartość takiej faktury lub łączna wartość faktur przekracza 1 000 000 zł, kara ma być nie krótsza niż 3 lata. Z kolei jeśli fałszywa faktura lub łączna wartość faktur wynosi 5 000 000 zł, kara ma wynieść od 5 do 25 lat.